Księga Wyjścia, rozdział 39. Z fioletowej i czerwonej purpury oraz karmazynu sporządzono szaty do sprawowania kultu w świętym mieszkaniu. Święte szaty Aarona uszyto według wskazówek, jakich Pan udzielił Mojżeszowi. Efod uszyto ze złota, z fioletowej i czerwonej purpury, karmazynu i bisioru. Wyklepano złote blaszki i pocięto je na pasemka, aby kunsztownie przepleść nimi fioletową i czerwoną purpurę, karmazyn i bisior. Zrobiono też na ramienniki spięte ze sobą po obu stronach. Szarfę uszyto z tych samych materiałów co efod, a więc ze złota, fioletowej i czerwonej purpury, karmazynu i bisioru, jak Pan polecił Mojżeszowi. W złotej oprawce osadzono kamienie onyksu, a na nich, podobnie jak się graweruje pieczęcie, wyryto imiona synów Izraela. Zgodnie z poleceniem Pana, wydanym Mojżeszowi, umieszczono je na ramiennikach efodu jako kamienie, które miały przypominać o synach Izraela. Pektorał był, podobnie jak efod, bogato haftowany. Zrobiono go ze złota, z fioletowej i czerwonej purpury, karmazynu i bisioru. Był kwadratowy, podwójny, wielkości otwartej dłoni, wysadzany drogimi kamieniami, ułożonymi w czterech rzędach. W pierwszym rzędzie rubin, topaz i szmaragd, w drugim rzędzie malachit, szafir i diament, w trzecim rzędzie opal, agat i ametyst, w czwartym rzędzie chryzolit, onyks i jaspis. Zostały one osadzone w złocie, każdy na swoim miejscu. Liczba kamieni odpowiadała 12 imionom synów Izraela. Na każdym z nich, jak na pieczęci, wygrawerowano imię przodka jednego z 12 plemion. Do pektorału sporządzono pleciony łańcuszek ze szczerego złota oraz dwa złote pierścienie, które przytwierdzono do obu rogów pektorału. Przez pierścienie przewleczono złote łańcuszki. Oba końce każdego z łańcuszków przymocowano do oprawek i z przodu zawieszono na ramiennikach efodu. Zrobiono też dwa złote pierścienie, które przytwierdzono do dolnych rogów pektorału od wewnątrz, od strony efodu. Kolejne dwa złote pierścienie umieszczono w dolnej części na ramienników efodu, na zewnątrz, blisko miejsca ich spięcia, powyżej szarfy efodu. Pierścienie pektorału przywiązano sznurem z fioletowej purpury do pierścieni efodu nad jego szarfą w ten sposób, by pektorał ściśle przylegał do naramienników efodu, jak Pan polecił Mojżeszowi. Do efodu wykonano ornat cały utkany z fioletowej purpury. W środku miał otwór na głowę, kunsztownie obrębiony haftem, podobny do otworu pancerza, aby zapobiec rozdarciu. Cały dolny skraj ornatu obszyto wokoło owocami granatu, wykonanymi z fioletowej i czerwonej purpury, karmazynu i bisioru. Wykonano również dzwoneczki ze szczerego złota i zawieszono je na przemian z owocami granatu wokół dolnego skraju ornatu. Raz złoty dzwoneczek, raz owoc granatu i tak dalej u dołu wokół ornatu, aby w ten sposób sprawowano kult, jak Pan polecił Mojżeszowi. Utkano z bisioru suknię dla Aarona i jego synów, zawój z bisioru, ozdobne nakrycia głowy z bisioru oraz spodnie z lnu. Sporządzono bogato haftowany pas z bisioru, z fioletowej i czerwonej purpury i karmazynu, jak Pan polecił Mojżeszowi. Zrobiono diadem ze szczerego złota i wygrawerowano na nim, na wzór pieczęci, poświęcony Panu. Przywiązano go z przodu zawoju sznurem z fioletowej purpury, jak Pan polecił Mojżeszowi. Ukończono pracę nad świętym mieszkaniem i namiotem spotkania. Izraelici zrobili wszystko dokładnie według poleceń Pana przekazanych Mojżeszowi. Przynieśli do Mojżesza święte mieszkanie, namiot wraz ze wszystkimi jego sprzętami, haczyki, deski, drążki, słupy, podstawki, nakrycie ze skór baranich barwionych na czerwono, nakrycie ze skór borsuczych, kotarę, arkę świadectwa wraz z drążkami, płytę przebłagalną, stół ze wszystkimi jego naczyniami, chleby poświęcone, szczerozłoty świecznik oraz jego lampy, według przepisanego porządku, wszystkie należące do niego przybory, oliwę do świecznika, ołtarz ze złota, olej do namaszczenia, wonne kadzidło, kotarę nad wejście do namiotu, miedziany ołtarz, jego miedziany ruszt, drążki i wszelkie naczynia, misę wraz z jej podstawą, zasłony dziedzińca, ich słupy i podstawki,
kotarę nad bramę dziedzińca, sznury, kołki i wszelkie przedmioty służące do kultu w świętym mieszkaniu i w namiocie spotkania, jak również szaty do sprawowania kultu w świętym mieszkaniu, święte szaty dla kapłana Aarona i jego synów, aby służyli jako kapłani. Izraelici zrobili wszystko zgodnie z poleceniami, jakie Mojżesz otrzymał od Pana. Mojżesz obejrzał wykonane przedmioty, a gdy stwierdził, że sporządzili je zgodnie z rozkazami Pana, wtedy je pobłogosławił.